Moją pracą na ten konkurs jest frezarka sterowana komputerowo. Służy do wykonywania automatycznie zaprogramowanych ścieżek. Klikamy i maszyna całą pracę wykonuje za nas. Celem tej maszyny jest tworzenie płaskorzeźb, ozdób, na przykład na meble, czy tworzenie napisów. W tym roku odnotowaliśmy prawie 22 prace od wzmacniaczy, od całej grupy robotów sterowanych numerycznie. Wzmacniacze lampowe, no tak jak młodzież się interesuje i potrafi to zbudować. Przygotowałem pracę, jest to system audio oparty o wzmacniacz lampowy oraz głośniki elektrostatyczne. Głośniki elektrostatyczne są bardzo rzadko spotykane, a posiadają bardzo dobre parametry. Poziom tych prac jest rzeczywiście dosyć wysoki. Pasja tych młodych ludzi pozwala zrealizować marzenia. Nie mają jeszcze może takiej nadbudowy naukowej, ale nasi koledzy jury, pracownicy uczelni Politechniki AGH mówią, że to jest jeden mały krok i już będzie prawie sukces, prawie że marketingowo i handlowy takiego urządzenia. Jest to inteligentny kosz na śmieci, który odróżnia rzeczy metalowe, głównie chodzi o puszki, od reszty odpadków i śmieci. Jest to dosyć prosty projekt, jednak wykonanie jego zajęło mi pełne 2 miesiące, praktycznie siedzenia po nocach. Bardzo ciekawe prace, na które my zwracamy szczególnie uwagę jako jury, to są prace, które przenoszą wykorzystanie sił elektromechanicznych na urządzenia. I na przykład w tym roku mieliśmy prezentację robota, który poruszał się w 6 płaszczyznach. Jest to 6-osiowy robot przemysłowy, który ma za zadanie w przyszłości współpracować z różnymi obrabiarkami albo z innymi elementami do produkcji w przemyśle. Do tej pory tak naprawdę nikt w Polsce chyba czegoś takiego nie produkuje. Ten konkurs by się nie odbył, gdyby nie to, że nasza szkoła już od wielu lat bardzo aktywnie rozbudowuje bazę technodydaktyczną, czyli budujemy pracownie, które są wyposażone w najnowsze sprzęt taki technodydaktyczny, który pozwala uczniom realizować całą podstawę programową. Bardzo się cieszę, że w tej szkole mamy już 4 konkurs, to znaczy, że ta oferta i ten pomysł sprawdza się. I chciałem Wam pogratulować fantastycznego wyboru Szkoły Technicznej Zawodowej. W trakcie tej nauki potraficie tam swoje pasje i zainteresowanie reprezentować na 4 konkursie. I to jest, uważam, rzecz kapitalna. W związku z tym, że obchodzimy dzisiaj Dzień Świętego Patryka i wszyscy jesteśmy Irlandczykami, zespół tańca irlandzkiego Eriu przygotował spektakl pod nazwą Kobieta, który odbywa się w Nowochódzkim Centrum Kultury. Spektakl składa się nie tylko z części tanecznej, ale możemy usłyszeć tutaj również cudowną muzykę irlandzką, graną na żywo, stare pieśni irlandzkie. Gdzieś w mojej głowie spotkałam się z Tuwimem, który powiedział, że od grzechu zaczął się jej świat, a że Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest odtąd na wieki raz święta, raz grzeszna, raz piołun, raz miód. I tak sobie pomyślałam, takie proste, a takie o nas. Stwierdziłam, że to wszystko, o czym mówił Tuwim, Fredro i jeszcze wiele innych autorów o kobiecie, to jest w każdej z nas. Ta biel, ta niewinność, ta czerwień, ta sensualność, to odkrywanie świata i ta dojrzałość, taka typowo kobieca, która pozwala cieszyć się życiem, czy się ma 5 kilo więcej, 5 kilo mniej, czy się jest mądrzejszą, ładniejszą. Taniec irlandzki jest bardzo wymagającym tańcem. Tam jest oczywiście przede wszystkim, co nam się rzuca w oczy, to jest wielki synchron, czyli wszystkie tancerki powinny tańczyć jak najbardziej podobnie do siebie. Więc jak z takich, powiedzmy sobie brzydko, klonów pokazać tak różne stany kobiece? Widać też tą sensualność, kiedy my odkrywamy w sobie tak naprawdę kobietę, która nas cieszy, która nas bawi, irytuje, czasami zadziwia, czasami i podnieca, i zaskakuje, i kokietuje, ale tą kokieterią naprawdę dojrzałą. Oglądamy tą kobietę. I dokładnie w tym spektaklu jesteśmy my wszystkie i to wszystko w nas, o czym mówił Fredro, jest.
Taniec irlandzki nie jest zbyt mocno rozwiniętym rodzajem tańca w Polsce. Natomiast my z koleżankami postanowiłyśmy brnąć w tą ścieżkę, dlatego że to jest nasza pasja i tak naprawdę pół naszego życia. Fotografią twerkową zainteresowałem się w 2005 roku. Powolutku, małymi kroczkami zacząłem sam się tym interesować i budować swoje aparaty. Moim pierwszym aparatem była zwykła puszka po herbacie, w której wykonałem otwór. I dopiero później, po jakimś czasie, zbudowałem pierwszy swój taki aparat wykonany z puszki PCV, w którym wykonałem otwór. Cóż, generalnie fotografia otworkowa polega na tym, że wykonujemy zdjęcia tym, że taki aparat nie posiada obiektywu. Miejsce obiektywu zajmuje zwykły otwór wykonany szpilką. Ja akurat wykonuję te otwory igłą do akupunktury. Oczywiście możemy wykonywać aparaty generalnie z tektury, z drewna. Za aparat może nam posłużyć nawet pomieszczenie, w którym przesłonimy okno, zostawiając mały otwór. I na przeciwległej stronie ukaże nam się obraz, który możemy wykorzystać na materiale światłoczułym. W zasadzie od początku fotografuję Kraków. Najbliższa w zasadzie w tej chwili jest ta fotografia, którą wykonuję ostatnio. Każda fotografia składa się z 6 niezależnych ujęć, które są łączone oczywiście w aparacie. Stwarzają jedną kompozycję. To się mianowicie wzięło z teorii, która przypuszczalnie powstała w czasach impresjonizmu. Chodzi mianowicie o teorię ruchomej perspektywy, która polega w dużym skrócie na tym, że nie oglądamy pewnego przedmiotu jednym ciągłym spojrzeniem, tylko po prostu rzucamy pojedyncze spojrzenie na dany przedmiot z różnych stron i dopiero w umyśle łączymy je w jeden obraz. Oczywiście to jest moja interpretacja tej teorii, którą przełożyłem na język fotografii.